Nie martw się. Zainstalowałem program rozbrajający bomby na twoim telefonie. Użyj opcji rozbrojenia, kiedy bomba jest w strefie rozbrojenia. I teraz idź i dostań. Mamy 120 sekund. Epicką muzyczkę. Rozbrajamy psa najpierw. Akt i tutaj mamy... A, okej, okay, dobra. Czas leci, fajnie. Musimy tutaj nacisnąć, kiedy pies jest w defuse zone. Musimy nacisnąć, żeby bomby rozbroić. Nie idę za twoimi wskazówkami, Alfys, bo mi jeszcze pogrążysz. Musimy teraz rozbroić koszyk... piłkę do kosza. Koszykówkę. O, wow, wow, wow! A kiedy ta szklanka wody tu się pojawiła? Czemu ja nacisnąłem mercy? Czemu ja chcę zbawić niesamowicie zwinną szklankę wody? Zbawić. W sensie, że ten, no... Dać litość, Boże Święty! Okej, okay, teraz prezent. W ogóle czy ten czas nie leci trochę za szybko? 55 sekund zostało, świetnie, 3 bomby pozostały. Może jednak 48 sekund? Nie za szybko. Jestem hardcorem! Musimy... Fuel the game! Musimy rozbroić grę. Gra rozbrojona. Świetna robota! Została jeszcze tylko jedna bomba w prawym dolnym rogu. A, pogubiłem się, Boże Święty. O, zostało jeszcze to. Na spokojnie. Musimy rozbroić skrypt! I rozbroiliśmy skrypt! Mamy wszystko skończone, super! Dobra robota! Rozbroiłeś wszystkie bomby! Gdybyś nie deaktywował... Gdybyś nie rozbroił, ta wielka bomba wybuchłaby w 2 minuty! Teraz nie wybuchnie w 2 minuty! Wybuchnie w 2 sekundy! Do widzenia! Metaton, czemu się stąd nie wynosisz, tak swoją drogą, skoro bomba ma wybuchnąć? A! Wygląda na to, że bomba nie wybucha. To dlatego, że kiedy dawałeś swój monolog, ja ukryłam bombę, żeby ją naprawić. Zmieniłam... O nie! O nie! Rozbroiłaś bombę swoimi zdolnościami hakerskimi. Tak, właśnie to zrobiłam. Cholera! W ogóle czy takie słowa mogą być używane na żywo w telewizji? W dzisiejszych czasach w sumie to żaden problem, tak mi się wydaje. Chyba znowu moje plany zostały pokrzyżowane. Niech cię, człowieku. Niech cię, doktor Alfys, za to, że tak bardzo pomagasz. Ale nie przeklinam moich 8 cudownych widzów za to, że zostali z nami. Do następnego razu. Wow, naprawdę mu pokazaliśmy, co? Hej, wiem, że to było dziwne na początku, ale chyba w końcu zaczynam bardziej, jakby, bardziej się czuć pewna o prowadzenie cię. Więc nie martw się co do tego wielkiego, głupiego robota. Ochronię cię przed nim. O, taka deklaracja shonen manga trochę. I'll protect you. I gdyby co do czego doszło, to moglibyśmy go po prostu... nieważne, na razie. Cóż, udało nam się przetrwać tylko i wyłącznie dzięki pomocy wspaniałej doktora Alfys. Lecimy dalej w takim razie, lecimy dalej. Kolejny piękny segment z Metatonem, chociaż przyznam, że akurat segment z wiadomościami jest moim najmniej ulubionym metatonowym segmentem. Lubię ten kucharski segment, lubię... O mój Boże, zaraz będzie, wiem co będzie zaraz. Chyba, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję. Tak zauważyłam, że jesteś taki cichy. Martwisz się o spotkanie Asgora? Nie żeby coś, ale przez całą grę chyba nasz bohater nie powiedział ani słowa. Cichy protagonista, hej. Krono byłby dumny. Cóż, nie martw się, okej? Okay? Król jest naprawdę fajnym gościem. Jestem pewna, że możesz z nim pogadać i z twoją ludzką duszą możesz przejść przez barierę. Więc nie martw się, okej? Okay? Po prostu zapomnij i uśmiechnij się. Patrzcie na ten cudowny uśmiech. Od ucha do ucha po prostu. Nie, może to jest... Może nasz bohater to jest jakiś... Tien z Dragon Balla, że ma trzy oczy i jedno, drugie i trzecie na miejscu ust. Może dlatego nie może mówić. To ma sens. To ma dużo sensu. 22 zabójstwa w dalszym ciągu, czyli trzymamy się na tym poziomie, jeszcze nic nie zabiliśmy. W Hotlandsach w ogóle chyba jeszcze nic nie zabiliśmy, więc... Jeszcze! Nie będę taki grzeczny przez cały czas, dajcie spokój. Jak tylko pojawi mi się jakiś potwór, którego już spotkaliśmy, to... Sorry, ale na razie. No i jest jedno zabójstwo, które na pewno zamierzam dokonać i ludzie generalnie będą się o to burzyć.
Ludzie generalnie burzą się strasznie o to, że zabijam, zapominając o tym, że zamierzam jeszcze zrobić pacyfistyczne podejście do tej gry, więc hej. Nadrobię. Co my tu mamy? Mamy pajączka! A, witamy w naszym sklepiku. Jesteś zainteresowany jakimiś pajęczymi wyrobami? Wszystkie przychody idą dla prawdziwych pająków. I teraz tak, możemy... Pamiętamy te sieci, kupowaliśmy wcześniej, o ile dobrze pamiętam. Może nawet jest. Kupowaliśmy wcześniej... Wait a minute! Naprawdę? Wydaje mi się, że kupowaliśmy pajęcze wyroby, tylko może je zjedliśmy po prostu. Wrażenie się, możemy kupić pajęczego donata za 9999G albo cydr za 9999G. Trochę bieda. Teraz już wiemy, co Sans miał na myśli odnośnie oszczędzania na pająki. I o ile jeszcze ten armor, tak naprawdę dobi się do niego, to jest 1000 za kullek i 2000 za sam pancerz. O tyle 9999 za wyroby pajęczy, to już moim zdaniem jest jakaś przesada. Ja kupiłem donata. Nie chciałem, ale ta dziewczyna, nawet mimo że powiedziałem, że nie, to patrzyła w ten dziwny sposób i oblizywała usta. Teraz jestem spłukany. O mój Boże, brzmi tak jak ja pod koniec tygodnia. Ciekawe czemu. W sumie jestem spłukany teraz. Ups. Okej. Hej, Alfy z tej strony. Ten pokój jest taki, jak ten, który już wcześniej widzieliśmy. Dwie zagadki na północ i południe. Musisz je rozwiązać, aby przejść dalej. I chciałem dodać też, że naprawdę nie lubię jakby mówić, jakie są rozwiązania zagadek. Ale jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń, okej? Okay? Właściwie to... Hej, mam pomysł! Zaprzyjaźnij się w Undernecie! Zaprzyjaźnij się w Undernecie, tak, i walczmy o rangi i wymieniajmy się battle chipami. Będzie dobry pomysł. Będziesz mógł po prostu dać mi znać, kiedy będziesz potrzebował pomocy. Czekaj, już jesteśmy przyjaciółmi, czyż nie? Zapisałam cię, czyż nie? Czytałeś moje posty przez ten cały czas? Cóż, mam nadzieję, że zgadzasz się ze mną, co do mnie umiał dwa. Dobre, Alphys, dobre. To jest takie, o, zapisałam cię do numer jeden sieci społecznej w podziemiu, coś tam, ale będę robić posty o tym, jak wszystko. I taki, o, człowiek, który na pewno się czyta. Skądże. Okej, więc tradycyjnie mamy dwa pokoje, dwie zagadki do rozwiązania. Nic takiego nowego to nie będzie, ale za to mamy Thunder Plain i mamy Vulkina. Well, ok. Swoją drogą, teraz jak mamy patelnię, to mamy aż trzy kreseczki. I Boże Święty, trochę tego jest tutaj na ekranie. A nie za dużo. Dobra, wykończymy Thunder Plain. Ale ja nigdy... O, losie! W ogóle Vulkin jest taki... Coś cię boli, pomogę ci! No, a tymczasem ten samolot... spadł. Vulkin też. Dostaliśmy expa i kasę. Wiecie, coraz gorzej mi przychodzi zabijać potwory. Mam coś na kształt, nie wiem, wyrzutów czy coś w tym stronie. Najbardziej, kurczę, mnie ta online poruszyła, cholera jedna. Dobra, a teraz jak rozwiązać tę zagadkę? Chyba wiem, można to zrobić w ten sposób. I... nie. Nie, to nie jest trudne. O, mam, dobra. Można sobie kombinować, no, przy różne sposoby można te zagadki rozwiązywać, także nie ma problemu. Tu są, o... Masz tylko jeden strzał. One shot, nie! O, i tu nagle się pojawiły jakieś cośki. Mój ulubiony moment Metatona, kiedy wszystko wygląda najgorzej, dramatycznie pozuje, jak Jojo! Jak kiedy jest w programie kulinarnym i jajka mu nie wychodzą. To wtedy Metaton dramatycznie pozuje, tak? Po prostu jakiś Jojo pose trzaska i... nie wiem... standa odpala i wszystko jest najlepiej. Mój ulubiony moment Metatona jest wtedy, kiedy... pobija on złoczyńców, którzy nagle zmieniają stronę. Nawet jeżeli jest to przy czymś, co ma być teleturniejem.
Słuchajcie, każda dobra akcja jest ok, nawet przy teleturnieju, nie? Także ja bym na waszym miejscu nie narzekał. Co drogą, zabawnie byłoby zobaczyć w prawdziwym świecie takiego urbańskiego, który, nie wiem, wymaskuje przestępców, jak jakiś, nie wiem, detektyw Rutkowski czy coś w stylu. Rutkowski, który wyprowadził teleturniej i takie, ty jesteś winny morderstwa, coś tam, nie wiem. Zabawnie by było. Okej, okay, i tutaj, żeby... Musimy faktycznie stać w miejscu, czyli... Musimy zmusić bohatera, aby zatrzymał się faktycznie. Żeby nas te lasery nie dotknęły. To warto pamiętać. Telefon do Dolphys? Hej! Może to nie ma nic wspólnego z prowadzeniem się, ale... hej, czy chciałbyś kiedyś pooglądać razem... ludzki program telewizyjny? Kiedyś? Nazywa się... View View Kissy Cutie. Aż mnie kusi, żeby wybrać nie. Ale powiem, że pff, jasne, bo jesteśmy miłymi ludźmi, tylko zabijamy dużo potworów. Naprawdę? Jest taki dobry, to mój ulubiony program. To wszystko polega na... Mam nadzieję, że go pooglądamy, kiedy przejdziesz przez to wszystko. Dzięki, Alphys. Swoją drogą... Nie, ja nie mogłem zatrzymać tego auto przewijania się, więc i tak już przyspieszałem tak, żeby moje nie trwało za długo. Rozumiecie, wczuwa i w ogóle. Dobra, ta zagadka, chciałem powiedzieć, że ta zagadka jest prosta, ale... Jest prosta chyba. Ano, jest całkiem prosta, przyjemna, łatwa. Gratulacje, mamy rozwiązane obydwie zagadki, możemy iść dalej, możemy iść naprzód. Możemy zawsze zatrzymać się, aby powąchać kwiatki. Nie, serio, po prostu siłą woli stajemy na ruchowym taśmociągu, nawet nie poruszamy się w przeciwnym kierunku, po prostu stajemy, żeby powąchać. No teraz idziemy maksymalnie w prawo, tutaj w prawo, zaraz będą drzwi, które się nam otworzą. No i ekstra. I mamy punkt zapisu. Mamy zapach pajęczyn, który wypełnia powietrze. I wypełnia on nas determinacją, jak zwykle. Jesteśmy przy pajęczym wejściu. Moi drodzy, czeka nas... Kolejna walka. Słyszeliście, co właśnie powiedzieli? Powiedzieli, że będzie tutaj przychodził człowiek, który nosi koszulkę w paski. Słyszałam, że nienawidzi pająków. Słyszałam, że kochają na nich, po nich deptać. Słyszałam, że uwielbiają im wyrywać nóżki. Spuki. Słyszałam. W ogóle jesteśmy cali obtoczeni w tej sieci. Dobre. Że są na... Że to jest prawdziwa sknera. Myślisz, że twój smak jest zbyt wyrafinowany na nasze wyroby, czyż nie? Nie zgadzam się z tym. Myślę, że twój smak jest dokładnie tym, czego potrzebuje następna porcja. Muffet, nie zgadzam się. Muffet nas więzi nas w sieci i ma naprawdę cudowny motyw, jak każdy inny, o którym mówię. Spider Dance jest naprawdę wspaniałym, cudownym, pięknym motywem walki. I wiem, że najprawdopodobniej praktycznie wszyscy stąd nie chcecie, żebym zabijał Muffet. Ale postanowiłem sobie, że zabiję dwóch bossów w Neutral Runu. Pierwszym była Undyne. I żałuję. Ale drugim będzie Muffet. I jeżeli chodzi o Muffet, to wiem, jak się ta walka skończy i nie zgadzam się, żeby było jakkolwiek inaczej. No więc zbijemy Muffet. O mój Boże, trochę nam to zajmie. Trochę nam to zajmie. O, i swoją drogą gramy teraz w Rock Banda. Myślę, że purpurowy dobrze na ciebie wygląda. Jesteśmy uwięzieni w dziwnej purpurowej sieci i w poprawie od Muffet mamy wskazówkę, jaki będzie nasz następny atak, czyli... Cóż, Muffet jest dobrą gospodynią, jak widać, nawet po tym, że chce nam sobie nalać... Chce nam sobie. Może nam i sobie też nalać herbatki ręcznej. A, dobra, bijemy Muffet.
Czemu tak blado? Powinieneś być dumny. No i teraz unikamy tych ataków, możemy poruszać się tylko po tych właśnie linkach. Nawet nalewa nam szklanki czy tam kubka pająków. Dobra, a ja masowo pudłuję. Dumny, że zrobimy z ciebie pyszne ciasto. Dobra, tu mamy kolejną sekwencję. Całkiem przyjemnie się to unika na razie. I wszystkie pająki klaszczą do muzyki. No to jest taka skoczny motyw, do którego sobie można klaskać. Jest taki cudowny fandub walki z Muffet. Ja polecam znaleźć, gdzie faktycznie są te wszystkie elementy, gdzie jest Muffet z świetnym głosikiem, gdzie pająki klaszczą do muzyki i w ogóle wszystko. A ja bym mógł nie pudłować tak. Dać iść? Nie bądź zabawny. Nie bądź głupiutki. Swoją drogą, jak już niektórzy ludzie zauważyli, to jest faktycznie remix, znaczy remix, to jest inna wersja motywu domku na Stabluka. Tak jak Ghost Battle i Dummy są mniej więcej podobnymi, mają ten sam motyw. Tak i tutaj jest motyw praktycznie ten sam, tylko ten jest cudowny, po prostu. Muffet tańczy synchronicznie z innymi pająkami. O, nice! Weszło mi ładnie. Twoja dusza sprawi, że każdy pająk będzie bardzo szczęśliwy. Okej. Okay. Wow, 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 donaty od Sigmy, fuck. Znaczy donaty od Sigmy z X6, z tej gry, której nienawidzę. Muffet sprząta sobie, czyści naszą sieć. O, jak niegrzecznie z mojej strony. Prawie zapomniałam przywitać się z moim zwierzątkiem. Jest już czas na śniadanie, czyż nie? Bawcie się dobrze! I to jest bardzo... Też mi się strasznie podoba to, że te nasze pudełko jest ruchome i w ogóle... Dodaję kolory do tej walce. I mamy tego pięknego, cudownego stworka, który próbuje nas zjeść. Na razie to idzie w wolnym tempie, ale uciekamy sobie przed nim. Jak najbardziej w górę, jak tylko się da, unikając też pajączków. No i pachnie... Tutaj nam jak świeżo upieczone pajęczynki. Nice, dobrze! Osoba, która ostrzega nas przed tobą. Przestańcie, powiedziałem. To było trochę słabe, ale dobra. Nice, znowu. Zaoferowała nam dużo pieniędzy za twoją duszę. Hyc, 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 spokojnie. Bez nerwów obserwować i przeżyliśmy to. Teraz tu będą znowu donaty. On miał taki śliczny uśmiech i... Nie potrafię zrobić tego ahuhu. Naturalnie. Wow, i teraz mamy takie coś. Takie bumerangi pajęcze trochę. I będziemy mieli ich trochę, jak widać, w następnym podejściu. 80... O, Adolf Hitler! Kolejny perfekcyjny hitlerowski atak, moi drodzy. To dziwne, ale przysięgłabym, że... widziałam ich w cieniach, jakby zmieniali kształt. No cóż, tutaj mamy taką sobie sekwencję. Nic takiego bardzo problematycznego znowu. Oh baby, to mogło być takie dobre uderzenie! O, czas już na... deser. I zapomniałam nakarmić moje zwierzątko. Well, jeszcze go nie nakarmiłaś, bo my tu dalej siedzimy. Tańczymy sobie po sieci. Dobra. Okej, okay. Wow, 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 wow. Au, czemu ja w to wpadłem? Czemu ja w to wpadam? Czemu ja się nagle tak dekoncentruję dziwnie? Z tymi pieniędzmi klany pajęcze mogą w końcu być zjednoczone. No, plan szczytny, okej, okay, ale czemu zdzierasz 9999 pieniędzy? Z ludzi i potworów. Nie słyszałeś? Pajęki były uwięzione w ruinach przez pokolenia. Fuck! Widzę, że jesteś bardzo zdeterminowana, żeby nas po... Ooo, krytyk! 113, pięknie! Nawet jeżeli pójdą pod drzwi... fatalny chłód od Snowdin jest nie do przejścia.
Ten śmiertelny chłód, można by rzec, wręcz. Ale nas to nie obchodzi, ponieważ... Znaczy mnie to nie obchodzi, was pewnie tak. Nie mogę tutaj mówić za wszystkich, ponieważ... Zaraz Mafet, już Mafet padła. I ten pajączek. Zobaczcie. Tak poszedł, spojrzał. I przyniesie kwiatka na grób Mafet. Na szczęście filsowo z mojej strony, nie powiem, że w ogóle nie jest, ale jest mniej, bo już widziałem tę scenę wcześniej, więc to nie jest tak jak przy Undyne, że jestem zaskoczony. Mamy kolejny poziom. Kolejny Love Increase. Świetnie, cudnie. I o mój Boże, ja muszę zapisać, ponieważ tu będziecie po tym segmencie pewnie bardzo źli i rozczarowani moją osobą. Ale nadchodzi zaraz segment, gdzie po prostu uszykowałem dla was coś specjalnego. Będzie cudowny, wspaniały, ale dopiero po w następnym odcinku, kiedy już ochłoniecie po tym, jak bardzo na pewno jesteście źli za to, że zabijam Mafet. Ale hej, na drobie w pacyfiście! Prawda, na wersji trzymajcie się ciepło, cześć!